Halo! Halo, halo! Witam was serdecznie tutaj wszystkich! Witam te piękne miasto, tych pięknych ludzi! Witam was dzisiaj tutaj wszystkich! Wiecie co? Nazywam się Zbigniew Zedlewski. Pozwólcie, że powiem wam potężną, najlepszą rzecz, jaka jest na tej planecie. Wiecie jaką? Jezus was wszystkich kocha! Wszystkich was Jezus kocha! Naprawdę! Każdemu człowiekowi potrzebna jest miłość Boża. Takie są prawdy na tej planecie. Naprawdę. Modlę się o to miasto. Modlę o tych się ludzi, którzy tutaj jeżdżą w autobusach. Wszędzie modlę się o tych ludzi tutaj. O was wszystkich, abyście poznali Jezusa jako jednego prawdziwego Boga. Każdy człowiek musi się na nowo narodzić. Posłuchajcie, na tej planecie nie ma ślizgu, że będziemy się ślizgać. Bóg nas tutaj stworzył po to, abyśmy Boży plan wykonali na tej planecie. Bóg nas tu stworzył nie dla hecy. Wiecie co? Ja myślałem, że Bóg nas stworzył dla hecy. Największym problemem to myślałem, że ja na tej planecie tutaj jestem. Wiecie? Ale w momencie, kiedy poznałem Jezusa, powiedział mi, że mam tu wykonać plan. Wy wszyscy, którzy tutaj teraz jedziecie, macie wykonać plan Boży. Wszyscy ludzie. Naprawdę, od tego nie uciekniecie. To są prawdy Boże, które są napisane w Słowie Bożym. To są prawdy Boże, które są napisane w Słowie Bożym. Jesteśmy chrześcijańskim krajem. Apeluję do was wszystkich, abyście czytali Pismo Święte. Pismo Święte jest napisane przez Boga ludzką ręką. Dlatego zachęcam was wszystkich, wierzący ludzie, wszystkich, abyście czytali Pismo Święte. Naprawdę. Dziękuję za to, że dzisiaj mogę głosić do ludzi. Dziękuję za to. Wiecie, ja byłem takim strachliwym człowiekiem, nie widać na bardzo to po mnie. Bałem się telefonu odebrać, wiecie? Miałem takie lęki w swoim życiu. Ale Bóg zmienił moje życie. Naprawdę. Miałem takie odrzucenie w swoim życiu, że moja mama mnie mogła tylko po głowie pogłaskać. A wszyscy nie mogli mnie dotykać. Dla was to mówię, wszystkich ludzi, którzy jesteście odrzuceni. Jezus ma dla was życie. Ma dla was spełnienie. Ma wszystkie obietnice, które są zawarte w Słowie Bożym. Zachęcam wszystkich, aby czytali Słowo Boże. Uważamy się za naród chrześcijański. Każdy człowiek, który jest chrześcijaninem i w państwie chrześcijańskim, to musi czytać Słowo Boże. Tak, na takiej zasadzie mówią. Wszyscy mówią, nic nie muszę. Pewnie, że nic nie musisz. Ale jeżeli chcesz spotkać się kiedyś z Bogiem, to musisz zacząć czytać Pismo Święte. Wiecie dlaczego? Bo każdy człowiek się spotka z Jezusem. Co myślisz, że się ślizgniecie przez swoje życie i was do trumny zakopią i co, 2 metry łopatą was przyklepią? W żadnym wypadku. Słuchajcie, każdy pisze w Słowie Bożym, że każde kolano ugnie się przed barankiem Bożym. Każde kolano. Moje kolano. No moje jest dobre, bo cię jest zabezpieczone, wiecie? Bo na motorze jeżdżę. Ale każde kolano się ugnie przed Jezusem. Naprawdę. I każdy człowiek... Dzisiaj macie przykład tego, takiego gościa łysego, który do was mówi. I to jest prawda, że każdy człowiek, który dzisiaj słyszy, a nie przyjmie Jezusa jako osobistego Zbawiciela, nie pójdzie do nieba, nie ma innej drogi. Dlatego my, jako wierzący ludzie, którzy spotkaliśmy się z Jezusem, świadczymy wam o tym, że to jest dobry Bóg. Że to jest dobry Bóg, któremu trzeba zaufać w życiu. Naprawdę. Dlatego wołam do was wszystkich, abyście przyszli do Jezusa. Naprawdę warto. Warto przyjść do Jezusa, żeby żyć dobrym życiem. Człowiek żyje dobrym życiem, jak pozna Boga. Naprawdę. Wszystkiego dobrego wam życzę i powiem wam dobrą nowinę. Każdego miesiąca będziemy tutaj mówić wam o Jezusie. Każdego miesiąca. Nawet jak dzisiaj słyszysz, a jeszcze chcesz więcej posłuchać, to przyjdź każdego miesiąca, tutaj jesteśmy. Na razie.